Halo, czy witajcie widzowie? Witam was w kolejnym odcinku z naszej kochanej serii Backpack Battles. Backpack Battles, no. Serii z pysaczków. No i co? Dzisiaj gramy panią Ranger. I tak szczerze to... Sorry, wybaczcie za mikrofon. I tak szczerze to w sumie nie wiem, co dzisiaj nią robimy. Będę improwizował. Raczej. Ja bym zrobił może jakieś, nie wiem, bile pod trutę. Coś tego typu. Może, nie wiem, naprawdę nie wiem. To co zrobimy, piaseczek sobie damy. A te ręki nie chcę. Dobra, nie mam takiego nie mam w ogóle pomysłu na builda. Przyspiesz mi do pierwszej gry. No. Ta, dobra, tu jest, kurde, Valaros task, może być. Torch może być, może być. Chcemy to tak. Banner może być to tak, o. Oj, tutaj będzie... No, healing herb, o, dobra. No, co dzisiaj zrobimy, nie wiem, no chciałem zrobić builda pod Poison, czyli nie wiem, zrobić może Belladonna's Shade'a i tego Belladonna's Whispera. No i wziąć taką klasę pod trutę. Więc możemy tak zrobić, co nie? Wszystko tu rezerwuję, na pewno. Zrobię Space Shield'a, to kupimy to. Dobra, no 16 golden nie będę miał na pewno, ale... No. Mega podobny dziwak ma build, w sensie aktualnie deck. No dajesz. To je... Dobrze. No miałem 5 spajków, no to co, no. Mam 12 tego. To ja bym zrobił tak. Jest git. No, jak tu ma, tutaj widzę... Brońkę. I resorta będzie robił. No i dużo trudno będzie mi nakładał, no. No co ja mam, nie zabiję go raczej. A jednak. Tego się nie spodziewałem. No dobra. Kolejny łuczek. Jeden, T07, T07. No nie mam staminy, musiałbym banana sobie kupić. O, Cup of Resilience. O, dzień dobry. To bije więcej. Więc mógł to na razie chyba schować, co? Na razie to schowamy. O. Rezerwujemy kończynę jak i plecaczek. Nieźle ma już, kurde, aksa. No to nieźle. Nieźle fest. Ale nie bije mi jakieś dużo. Nie ma... Ziomeczek staminy. No, no dobrze. Lepiej dla mnie. Oj. Zróbmy sobie Lucky Piggy. Bo... Mniej po prostu mnie sobie zajmowała. Więc mnie lepiej. O, Icon Color jest git. I buciki, A tu mam pancerz. Ej, o. A spójrzmy z tym łukiem, chociaż... Jak bardzo tutaj będę miał problem ze staminą? Ja mam tutaj no, dwie bronie. Powiedz cały czas je przyspiesza, co nie? No, będę mega problem ze staminą. Ważne, żeby ten task poker bił. No dobra, wygrałem, jest git, chyba, że... Okej. Okay. Już się bałem, że pod koniec mnie ziomek... Zrobi. Weźmie kurde mnie i... Tyle z tego będzie. Dobra, tu muszę ustawić tak. O, proszę. Szansa i szansa większa, dobra. Tutaj można dać to. No i na przykład banana. Sloty rezerwujemy oczywiście. Okej, okay, jest... Łuk i strzała. Więc... Teraz tylko trującą potkę i jest dobrze. I mamy już Bella z domu Whispera.
Jeszcze dałoby się dać Bella Dama z Shade'a, ale... No, musiałbym dwie podki trafić, nie? Okej, okay, ziomek tutaj... O Jezu! No to, żebym przegrał. Kurwa, mi skrytował, no co to ma być? Jeszcze więcej armora. Te czwórkę. Damn! No, jak za czwórkę, to bierę. Czy nie? No tak! Biorę, na pewno. Za czwórkę to aż grzech nie kupić. O, jest spotka, dobrze jest, dobra. Zrobimy się na razie od tego, by lazy ma Shade'a. Napić tylko Whispera. Gdzie to ma, widzę, że miotłę z trutą. No i więcej truty, co nie? No zobaczymy, kto go zabije. No pewnie on nie, bo truta się będzie nakładała cały czas i rosła w siłę, co nie? Nic nie mówiłem. I subklasa odblokowana. No, to bierzemy. Okej. Więcej slotów. Dobrze, to więcej slotów będzie. Jak tutaj to teraz ustawić, tak żeby było... Żeby każdy był szczęśliwy. Jeszcze tego nie ustawię, no niestety. Czy tak to ustawić? Bo inaczej nie ma jak, co nie? Może tak to ustawię w sumie? I teraz mógłbym zrobić... Jezu, ale mam problemy ze sobą. Bez różnicy, dobra. Nieważne, po to sprzedamy już. Ale mnie zamuliło, nie teraz. O, dawaj to. Dobra. Ripsaw Blade, no. W sumie jakieś zadzibile pod Ripsaw Blade'a. Suwanie cierni i regena. Ale jakim to było dobre? Na Pyromancie mi się da z tym Crusaderem. Dobra, nakładam trutę. Dawaj, 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 dawaj. I się uleczyło Phoenixa. No tak, zapomniałem. Dobra, to też jest itemem natury, co nie? Więc jest git. Wow, 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 wow. Teraz już będzie lepiej tak to ustawić. No. Mogę zrobić armor, vampiric armor. Zamienia mi 30 zdrowia na 60 pancerza oraz 2 wampiryzmu co 3 sekundy. Zamieniasz 80 mego zdrowia w 20 pancerza. Konwertujesz, tak? Osoba normalna by tego nie kupiła, tak? Ale kto powiedział, że ja jestem normalny? No właśnie. To zarezerwujemy też. Okej, okay, jest git, mi się wydaje. Ja tutaj mam dwie bronie, tylko nóż i Hero Sworda, więc on będzie mi mało robił w porównaniu do mnie. Tak, ja będę cały czas nakładał trutę. Jest, dają z 50%. A nie, bo to by miała 75%, racja. No to tak dużo. 25% trutem nałożyłem i jedną bronią. Czyli bardzo dobrze. No i to mi się podoba. To teraz co jest better? Task Poker czy. No to jest lepsze, czyli to przyspieszymy. Bo to jednak będzie miał więcej, to znaczy to ma większy DPS, przez co się bardziej opłaca to tam postawić, co nie? Ananas. Ananas! Kupujemy ananasa. Sok z ananasa na powiększenie wiadomo czego. A jak tutaj to postawić, fajnie. Powinniśmy to tak postawić.
No, może być. Szkoda, że to jest samo, nie? Nie ma, nie jest to przyspieszone z bananem. Ale no, co ja mam zrobić? Okej, teraz zobaczmy, ile stracę HP. No 30 straciłem i to mi cały czas by brało, nie? 10 health'a. Nie zamienia na pancerz. No nie jest jakiś mega fajny. Chyba, że mam większe leczenie niż zabieranie tego, co nie? To 4 i to 4, no nie, to nie mam już na to leczenia. Okej, walczę z Zeno, kurde, z Bogiem wszystkiego. Z Dragon Balla, dzień dobry, pokonałem cię. Podobno jesteś jak nieśmiertelny, kurde, niezniszczalny, niepokonany. Z tobą, Bobku. Z takimi ludźmi jak on. Do kogo ja kurde mówię teraz? Dobra, czyli to trzeba przestawić tutaj. Co zrobimy tak? No i tu brakuje jednego przedmiotu natury. Dobra, czego ja potrzebuję teraz? Na pewno potrzebuję potki drugiej. Często robić kawał discomfort. W sumie nawet git. Ananas też jest git, ale wolę jednak znaleźć coś lepszego. Nawet sloty są git takie. Tarzyk, dobra. Nic, muszę znaleźć potkę na trutę. Pestilence flaska. Muszę zamienić teraz. Później wymienię ta poker na tego drugiego łuka. Na po prostu bow and arrow. Wymienimy po prostu i damy, zamienimy to na tego Belladama z Whispera. Już musiałbym pierw trafić tą potkę, co nie? A co widzę, to trochę wiadomo co z grzybnią. Oj, w tym miejscu ciepciuś byłbyś tak dobry. I w sumie jestem w stanie to zrobić. Chyba. Ano jestem. Bang. Tutaj też wszystko jest przyspieszone, po prostu wszystko co ma być. Dobra, chcesz mi dać Pestilence flaskę, czy tak średnio? Cup of Resilience drugie. Dobra, nie ma. Na co zostawię nowy gold, żeby mieć po prostu jeden więcej na samą turę. Okej, ziemia jak tu się odrodzi, to już mi się... O, nie podoba. No i będzie miał pewnie mega regena, co widzę. Truty mu nałożyłem dużo, ma tylko 11 tego, to zamienia 44 tylko, dobra. I zrobiłem to. Ej, nie, ten blitz jest tak dupiaty, tutaj nic dosłownie nie ma. A wygrywam. Coś mi się tutaj to tak nie zgadza i to tak mega, nie? Coś. Fancy, fancy krapier za szóstkę, to Jezus, tak opłacalny. Ale już chyba wolę kupić to. Nie, u mnie na pewno nie ma podejścia bez ptaka, Wolpertingera albo bez serca, nie? Bez tego to podejście jest nieudane. No widzowie, ja muszę to kupić. Za piątkę? Za piątkę to jest grzech nie kupić. Przecież jakby było na pewnej cenie. Ale to jest na przecenie, o połowę. Kurde. Muszę to kupić, po prostu muszę, tak? Teraz tak, są te promocje w żabce, tak? Że kupisz... masz 50 groszy mniej przy zakupie dwóch rzeczy, tak? O, to tak samo. Jezu, ja mu nałożyłem debuffów. I uwierzę, że dalej nie mam... tego łuku, nie? Drugiego. Bo tak bardzo chciałem. A to tak zamienimy w sumie. Okej, to będzie ptaszek.
No, tylko że kurde, bym to tego banana tak inaczej postawił. Żeby też był przyspieszony. Nie wiem, co to jest, coś tak. A tu jest przyspieszony, tu jest przyspieszony. Serce by się przydało przyspieszyć, co podwójnie, ale nie mam jak. Bywa. Pestilence Flask? Nie? No dobra. Nie, to nie. No to co, ja tu w tym nic nie mam deku, nie? To jest, czy deku, w tym ułożeniu wszystkiego. Tutaj nic nie ma. Z gówna na gównie, dosłownie. Ja tym wygrywam. To jest najlepsze. Ziemia leci pod kartę, więc on może mnie tutaj mega zraszować. Znaczy to bardziej zbersować niż zraszować. Więc ja muszę się pośpieszyć z zbijaniem go. Rutę mu nakładam, tutaj tego regena robi, ale nie zmienia robi prawie, że, bo nie, mam co, że starczę. Artifact Stone. Kurde, zimny. Po co mi on? Nie mogę po prostu jeden z flaska po prostu dostać. No ziemeczki, no. Po prostu jeden z flaska nie chcecie mi dać. Co ja zrobiłem, że nie chcecie mi wydać? Już drugi łuk dostałem. Nie, ptaszka już nie kupuję ptaszka, nie. Ja będzie Pestilence Flaska kupić. Którego oczywiście tutaj nigdzie nie widzę. Przykro, przykro, nie powiem, że nie wiem. Skinda. Mam przyspieszyć te brońki, ale to mi wtedy zepsuje całe ułożenie, co nie? Nie wiem, jak to ułożyć wszystko. Znaczy, no ułożone mam to, ale nie wiem, jak to mam zrobić, jeżeli chodzi o tego pasywnego flaska, bo w ogóle nie mam. Aby się przydało go w końcu trafić. Co? Gro? No nie wiem, nie wiem. Wszystko trafiam, wszystko. Tylko nie Pestilence Flaska. Tego mi brakuje najbardziej w całym moim buildzie. Liczę, żeby w końcu ziomek, który mnie pokona. Bo on mi będzie kradł buffy. Ale on ma mnóstwo truty na sobie. Może im odbija, no ale co to mu da? Jak mu tutaj to zlatuje, jak po prostu, nie wiem. Jeszcze on się leczy wampiryzmem. Ziomeczku, co ty sobie myślisz, kurde, że co? Pokonasz mnie? Wczoraj, kiedy gram u kolegi, podejście 41 sekund to trwało. I wygrałem. Co ciekawe. Poison, ile ty mu zbiłeś? Dejom. Pestilence Flaska dostaję, rozwalam wszystkich. I no. No, najbardziej mi się wydaje, że przydałby mi się najbardziej ten, kurde, właśnie palony Pestilence Flaska. Ale nie, gra uznaje, że po co mi takie coś? Po co mi build? Że tak już wygrywa. No i dupa, że wygrywam. No chcę bardziej wygrywać. Ajajajajajajajaj. Chcesz mi dać, kurde, Pestilence Flaska, ziomku? Jest! Dobra. Teraz zrobimy to tak. Runda na przegranie. Czyli muszę teraz sobie wywalić i to ustawić na nowo. Co to też kupię na sloty. Dobra, to dajcie mi chwilę, zwracam i... No ustawię to, zwracam, Z2. Dobra. Ułożyłem to. Wygląda to nawet chyba git. No i to się tutaj to zwiększa te obrażenia temu łukowi. O tej broni po prostu. No. Ten Poison Ivy ma wszystko prawie, że. Tutaj będzie miał, jak to się zamieni, więc jest git. No i wszystko to jest przyspieszone. Serduszko jest przyspieszone podwójnie z ptaszków i podwójnie z Fanny Packów. No, czyli tam tutaj 40-80. 100% przyspieszone, tak? Później w grze. To jest przyspieszone chyba tylko ten. Tutaj 40-60, nie jest przyspieszone tylko. Okej, ziomeczek ma mana first, więc będzie mi tutaj dużo bił, bo mi bije pod pancerzem, co nie? No, ja go nie zdążę nabić truty, niestety.
Ale nieważne, nieważne. To była runda na przegranie, teraz mogę grać, tak? Tak. Wolpertinger. Oczywiście, jak ja już mówiłem, podejście bez Wolpertingera jest z góry przegrane. Dlatego Wolpertinger on top, mi się wydaje. No. Co teraz tutaj chcę? Coś z tego ważnego, potrzebnego? Banan? Na stamina? A Wolpertingera nie potrzebuję. No dobra, no to lecimy, nie? Tutaj co wziąłem? Czekaj, mana firsta, magic torcha i psy, tak? No i będzie miał dużo tego. O, ten, nie wiem po co bym stał ten customer card. Mógł sobie obrócić sera. Genowo. Właśnie to mnie krytuje cały czas, a ja go nic mi nie robię. Oj. Zacząłem przegrywać. Zacząłem przegrywać, kiedy sobie mógł. Ale ludzie, nie tak to miało wyglądać. Czemu nie dajcie fora wcześniej? Potka. Nie potrzebuję potki. Ja bym chciał teraz takie coś dowalonego, co nie? Taki dowalony przedmiot. Na przykład to. No i co? No i brakuje mi tylko innego fanepaka. No już nie mogę. A zarezerwujmy tak, bym już miał, nie wiem, zrobić to. Zawsze wątpię i wygrać. Co się prujesz? Co się lampisz, parowydenta? Dlaczego z Dente nie widzisz? Z Delmy nie widziałeś? No, zobaczmy, czy ziomka pokonam. Wątpię w to. Może truta go tak nałożę mu truty tyle? Nie? No dobra, nie, to nie. Kurde, miał 30 regena. Nic mu nie biłem. No ale wygrałem, to ważne. Plus 20 pucharków. Właśnie tych. Nawet dobrze mam pucharków. Punktów, o, dobra. Ech. Naprawdę bardzo dziwny build. Nie wiem, na czym on do sobie polegał. Chciałem zrobić builda po trutej, co? Jeszcze myślę na pandamonium, żeby zrobić, ale to już. Dobra, czyli jutro gramy panią Reaper. A wam, kochani, to byłoby na tyle. Oczywiście w tym odcinku, jeżeli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, no i komentarz. No i jeżeli chcecie, nie wiem, więcej filmów, to zapraszam po prostu do obejrzenia ich odcinków, albo innych serii, na przykład Lata Company czy coś. I to było na tyle, nie? Tak. A więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziana!